Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej sieć punktów informacji europejskiej Europe Direct w latach 2013-2017. Mateusz Sienkiewicz, zapraszam. Dziś w Hamburgu początek dwudniowego szczytu G20 z udziałem przywódców najważniejszych gospodarek świata. Dyskusja ma dotyczyć m.in. konfliktów na świecie i polityki klimatycznej. Liderzy Unii Europejskiej i Japonii polecieli na ten szczyt z uzgodnioną wczoraj umową handlową. Unia Europejska i Japonia jadą z przesłaniem wolnego handlu wbrew protekcjonistycznym tendencjom, powiedział premier Japonii Shinzo Abe. To aluzja do działań prezydenta Donalda Trumpa, który jest przeciwny liberalizacji handlu. Estonia chce silnej i skutecznej Europy. Premier tego kraju przedstawił w Parlamencie Europejskim priorytety półrocznego przewodnictwa jego kraju w Unii Europejskiej. Estonia zastąpiła Wielką Brytanię, która w związku z Brexitem nie przejęła prezydentury. Podczas półrocznego mandatu Estonia chce skoncentrować się na innowacyjnej gospodarce, bezpieczeństwie, również w wymiarze socjalnym oraz cyfryzacji gospodarki, szczególnie usług publicznych. Estonia znajduje się w czołówce najbardziej zaawansowanych cyfrowo krajów w Europie. Dzięki cyfryzacji usług administracyjnych prawie każdą sprawę urzędową można załatwić za pośrednictwem internetu. Także głosowanie w wyborach odbywa się drogą elektroniczną. Unia Europejska musi wziąć większą odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo. Na cele obronne należy przeznaczyć więcej pieniędzy i lepiej je wydawać. Premier zapewnił również, że jego kraj wykorzysta swoją rolę w Radzie, aby mieć pewność, że interesy wszystkich krajów, zarówno te duże, jak i małe, są uwzględniane. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. Parlament Europejski chce, aby prywatne firmy ochroniarskie ponosiły większą odpowiedzialność prawną. Przyjął w tej sprawie rezolucję, której określił minimalne wymagania. W Unii działa około 40 tysięcy prywatnych firm ochroniarskich zatrudniających ponad 1,5 miliona osób. Firmy te są zaangażowane m.in. do obsługi więzień, ochrony obiektów infrastruktury, ale także wsparcia na polu walki. Parlament chce, aby zakres usług świadczonych przez prywatne firmy został ograniczony do zapewnienia wsparcia logistycznego i aby nie były one obecne w rejonach prowadzenia walk. Poseł Bogusław Liberacki z SLD podkreślił, że prywatne firmy ochroniarskie powinny być dokładnie sprawdzone, ujęte w rejestrze i nie powinny być wykorzystywane jako instrument realizacji polityki zagranicznej poszczególnych krajów. Dziś to już wszystko. Mateusz Sienkiewicz, dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej sieć punktów informacji europejskiej Europe Direct w latach 2013-2017.